przemiłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, trwali, boli. Przede mną w lazurowej wodzie gasisz gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, smutno mi, Boże, jak puste kłosy z podniesioną głową stoję w rozkoszy próżyn i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz nieznajomą, ciszę błękitną, ale przed Tobą głębię serca otworzę. Smutno mi, Boże, jako na odejście matki się żali mała dziecina, tak ja płaczę bliska, patrząc na słońce, co mi rzuca swoje ostatnie błyski. Choć wiem, że jutro znowu błyśnie nowe zorze. Smutno mi, Boże.
Jutro będziemy mieli ten Dzień Niepodległości. Do Was prośba, żebyście ten Dzień Niepodległości czcili godnie. Na pewno, żebyście postarali się poprosić rodziców, żeby wywiesili też flagę. I nie wstydźcie się tej flagi, nie wstydźcie się, że jesteście Polakami. Dobrym interpretami. Jeszcze kilka co Wasze koleżanki, Wasi koledzy przygotowali pod przewodnictwem Waszych Pani Nauczycielek. To jest historia. Można powiedzieć, że są korzenie. Ale pielęgnowanie korzeni historii ma o tyle sens, o ile coś z tych korzeni wyrasta. A z historii naszej ojczyzny wyrasta dom współczesny. Ten dom, w którym wy żyjecie, w którym mieszkacie, w którym tworzycie. Jak on będzie, zależy od każdego z nas. Jedni przez swoją wiedzę, inni przez pomysłowość, inni przez bohaterstwo tworzą ten dom. Ktoś z Was może spytać, a co ja mogę zrobić dla ojczyzny? Na korzeniach wyrasta drzewo, wyrasta roślina. I trzeba wiele pielęgnacji włożyć, to by było piękne, przynosiło owoce. Ale nie wszystko zależy od człowieka. Słońce, deszcz sprawiają, że to drzewo się rozwija. Niewiele mamy wpływu na słońce, deszcz czy czynnik atmosferyczny. Zależy to w dużej części od Pana Boga. I również w budowie tego domu, polskiego domu, pomyślności, dobrobytu, zależy też wiele od Pana Boga. I możemy o to Pana Boga prosić, by błogosławił naszej ojczyźnie, by nasza przyszłość w tym domu była piękna, mądra, dostatnia. Możemy prosić o to, by za tych, którzy przyczynili się do wolności, by Pan Bóg nagrodził ich niebem. Możemy to uczynić jutro, o godzinie 10:00 będzie msza święta. Intencje właśnie naszego wspólnego domu, któremu na imię Polska. Będziemy się modlić za tych, którzy złożyli największą cenę, swoje zdrowie, swoje życie. I będziemy prosić o mądrość dla rządzących, o pomyślność dla naszej ojczyzny. Dlatego zapraszam wszystkich, i nauczycieli, i dzieci, na mszę świętą o godzinie 10:00. Razem będziemy jako rodzina, rodzina polska, rodzina Kościoła. O to błogosławieństwo prosić Pana Boga. Zapraszam wszystkich i z księdzem Radkiem, i panem dyrektorem, i współpracownikami. Także do zobaczenia jutro o godzinie 10:00.